wszystkim bardzo serdecznie, oraz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało ping.pl z tej strony, kłaniam się nisko, po sobie kapisko. Dokładnie, jak już widzieliście teraz w trailerze i tak dalej, dzisiaj znaczy czas, że w ogóle dla tych, co w ogóle jeszcze nie załapali tego, że nie jestem już w PLL-itarni i tak dalej, że założyłem swój własny klan i tak dalej i że zacznie się coś z tym dziać i tak dalej, to jest właśnie, że tak powiem, ten filmik, który tym osobom to wytłumaczy, a więc przejdźmy do sedna sprawy. Najwięcej informacji, najwięcej rzeczy na ten temat znajdziecie oczywiście na stronie mojego klanu, który nazywa się oczywiście Penguin Brothers. Dlaczego Penguin Brothers? Ma to wiele tematów, powodu, dlaczego tą nazwę tak akurat wybrałem, nie inaczej. Jednym z powodów jest takie coś, że jest oczywiście wiele osób, które nie będą chciały pod moim imieniem, że tak powiem, grać, czyli mieć w nazwie klanu mnie, czyli Penguin. I właśnie takich ludzi nie chcę mieć w klanie, którzy są tak zacofani, że w jego imieniu nie będę grał, to po chuj mi taki w klanie. I tu już się zaczyna przykładowo segregacja i tak dalej, po samej nazwie i tak dalej. Innych powodów jest oczywiście jeszcze 1500-1700, ale to jest jak na razie zachowam dla siebie, aż tak dużo czasu na ten filmik nie mam. Dokładnie, a więc możecie sobie wejść na stronę penguin-brothers.eu i tak dalej, link oczywiście podam wam pod filmikiem i tak dalej. Tutaj znajdziecie już nie jedną, nie dwie informacje na temat tego klanu. Kilka rzeczy już zrobiłem, kilka rzeczy dopiero robić się będzie i tak dalej. Wiadomo, że dopiero teraz, że tak powiem, zaczynam. Strona w każdym razie jest powiedzmy w 70-60% gotowa i tak dalej. Wiele rzeczy znajdziecie, jak naciśniecie sobie tutaj na banerek i tak dalej, to zobaczycie przykładowo tutaj, że już ten klan jest zarejestrowany w Call of Duty Ghost. Tak to wygląda i tak dalej, bo tam będzie najwięcej z tym klanem też się działo i tak dalej. Ja tutaj od czasu do czasu piszę jakieś newsy i tak dalej. Tutaj akurat ostatni news był, że Ghost na konsoli Xbox One będzie tylko w 720p. Wstyd. I tak dalej. Tutaj możecie napisać jakieś problemy, jak znajdziecie na tej stronie. Na pewno nie jeden, nie dwa znajdziecie, a więc bardzo bym was prosił o meldowanie mi tych błędów tutaj, wypełnić bla 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 i gotowe i wysłać. Te rzeczy akurat są te rzeczy, które was nie interesują oczywiście. Dlatego przejdźmy do rzeczy, które może was bardziej będą interesować. A więc klanowicze dotychczas... Nie jest ich za dużo, jest to Beast, jest to moja, jestem ja i jest to Przemcio. Ja... Przemcio i Beast, cała trójka mamy kanały na YouTubie i je też bardzo szybko możecie znaleźć, wchodząc tutaj na media, najeżdżając na YouTube i wybierać po prostu któryś z tych kanałów lub naciskając prosto tutaj na YouTube i widzicie ostatni filmik na moim kanale, ostatni filmik na Przemcie kanale i ostatni filmik na Beasta kanale. I tak samo to wygląda przykładowo z livestreamem, możecie wejść dosłownie od razu na Twitcha tutaj lub możecie nacisnąć na livestream i od razu widzicie wszystkie livestreamy prosto ze stronki. Jeszcze akurat tutaj nie dodałem Beasta z tego powodu, że Beast akurat teraz był podczas zmieniania swojej nazwy i po prostu nie wiem, czy ten kanał zostanie, czy nie, ale to jest, że tak powiem, szybko się wyjaśni i tak dalej. I tutaj cała reszta będzie jeszcze robiona, ale jeszcze nie jest gotowa, więc przykładowo wchodząc na Twitter zobaczymy tak w budowie. Dokładnie, tutaj mamy kontakt, będziemy widzieć coś takiego samego. Tada! Wchodząc na Clan Battles, już jest formularz wstawiony i tak dalej, który można wypełniać, wysyłać i tak dalej i wtedy, że tak powiem, zaproponować mi jakąś walkę z którymś z waszych klanów. I w sumie nie jest to, że tak powiem, rzeczą niemożliwą, tylko rzecz jest następująca. Ja czekam dopiero, aż wyjdzie Call of Duty Ghost. Na Xboxie, tym 360, na razie będę sobie grał bardziej dla jaj, żeby tą grę poznać. Od konsoli PlayStation 4 i Ghosta na tej konsoli, ja będę dopiero, że tak powiem, zaczynał profesjonalnie wyszukiwać tych drużyn i też, że tak powiem, się stawiać do klanówek. Dlatego nie wszystkie, jeżeli teraz już jakieś osoby zaczną wysyłać mi propozycje na jakieś klanówki i tak dalej, to bardzo, bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu będę je jak na razie ignorował. Co nie znaczy, że nie macie tego robić. Jeżeli ktoś naprawdę ma tą ochotę, to może już zrobić i wtedy, jeżeli będę zaczynał, wtedy na pewno się odezwę, bo zobaczę, kto już dawał o sobie znać. Na mojej stronie możecie też bardzo chętnie, że tak powiem się, lub na naszej stronie, możecie bardzo chętnie się zarejestrować, wtedy możecie z nami razem na naszym forum pisać, na jakieś tematy, które was interesują. Będzie tutaj jeszcze o wiele, wiele więcej tematów. Jak powiedziałem, to na razie jest początek. Wszystko jest na razie bardziej w fazie testów niż jakoś gotowe dosłownie i tak dalej. Ale tutaj już możecie jakieś propozycje pisać właśnie, co zrobić, co zmienić na stronie i tak dalej, co w klanie jest tak i tak i tak. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś informacje i tak dalej, obojętnie jakie pytania, to po prostu pisać. Dokładnie, tutaj w kontakt dam wam jeszcze masę e-mailów, na które możecie pisać z jakimiś tam tematami, które chcecie wiedzieć.
I to w sumie wszystko i tak dalej. Jak mówiłem, zakładajcie sobie na mojej stronce konta i możecie z nami pisać i mieć z nami kontakt. Jak będę wyszukiwał ludzi do klanu, to dowiecie się dosłownie w tym czasie, jak zacznę też tych ludzi dobrze rekrutować w pewnym stylu, że tak powiem. Już mogą osoby, że tak powiem, właśnie przez tą rejestrację u mnie się na stronie i tak dalej i tam powiedzmy w forum napisaniu: ej ziomek, co tam wygląda, jak rekrutacja, to i tamto. Może już kilka osób dać o sobie znać, może sobie pogramy w coś i tak dalej i wtedy zacznie się już powoli, że tak powiem, jakiś wybór robić, ale dosłowna segregacja dopiero nadejdzie w następnych dniach, że tak powiem. Na ten temat zrobię calutki filmik, bo dosłownie będzie troszkę, że tak powiem, dość sporo reguł, żeby do tego klanu się dostać. Dokładnie, wszystkie osoby, które teraz mają zamiar, że tak powiem, pod tym filmikiem marudzić i pierdolić jakieś głupoty, bo są w innym klanie, bo to, bo tamto i oni są oczywiście lepsi i najlepsi, to niech sobie po prostu odpuszczą, bo po prostu będę to olewał albo od razu te komentarze komentował. Ja zakładam swój własny klan, komu pasuje, temu pasuje, komu nie pasuje, to niech wypierdala motherfuckers. Juhu, dokładnie tak to wygląda. Ja w tym miejscu jeszcze, że tak powiem, mam nadzieję, że wam się ten taki niby trailer podobał. Nie jest to nic szczególnego, ale po prostu chciałem, żeby jakoś się inaczej zaczął, żeby jakieś takie trochę większe wejście było. Yeah, wejście smoka do chazioka. W każdym razie tak, ja już w PL elitarnie jestem, ja założyłem swój własny klan. Za niedługo zacznę wyszukiwanie nowych członków mojego klanu i tak dalej. Na ten temat zrobię, że tak powiem, dosłowny filmik. Osoby, które już teraz chcą, że tak powiem, wejść z nami w kontakt, że tak to powiem, niech zakładają na mojej stronie sobie, że tak powiem, konto. Nic oprócz maila, że tak powiem, nie potrzebuję, żeby zaraz nie było, że za nie wiadomo kurwa co zbieram informacje czy coś. Po prostu podajecie maila, podajecie nazwę, jaką chcecie mieć i już jesteście zarejestrowani, proste jak but. I wtedy możecie u nas na forum i innych rzeczach tam brać udział, pisać i tak dalej, jakieś propozycje robić, ble, 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 ble. Dobra, ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca, zapraszam jak zawsze zresztą do następnego razu i już niedługo będzie filmik z rekrutacją. Nara.